Gonitwa szósta kończąca dzisiejszą kwintę jest przeznaczona dla czteroletnich i starszych koni czystej krwi arabskiej trzeciej grupy. Siedem koni na starcie z jedynką Overton, z dwójką Wierzbin, trójka Vincent, czwórka Livan, piątka Alcazar de Chalain, siódemka Prabus i ósemka Tolly Dust. Faworyci tego wyścigu to dwójka Wierzbin i ósemka Tolly Dust. Mamy sygnał i ruszyły! Wszystkie równiutko, bardzo ładnie. Na czoło wysunął się Prabus, a na ostatnim miejscu Tolly Dust. Prabus na drugim miejscu, Alcazar de Chalain. Jest blisko także Wierzbin oraz Vincent. Ale prowadzi Prabus. Prabus. Na drugiej pozycji przy kanacie jest Wierzbin. Już teraz na drugie miejsce przesuwa się Alcazar de Chalain. Na trzecim miejscu Wierzbin, na czwartej pozycji Vincent. Poprawia Tolly Dust, jest na miejscu piątym. Overton i Livan zamykają pole. Prabus utrzymuje prowadzenie na drugiej pozycji. Łeb w łeb. A nie, teraz już do przodu przesuwa się Tolly Dust. Tolly Dust jest na drugim miejscu. A więc Prabus, Tolly Dust. Tam jest bardzo ciasno. Wierzbin blisko. Blisko Alcazar de Chalain. Na piątej pozycji Vincent i z tyłu galopuje Overton razem z Livanem. 1000 metrów do celownika. Na czele Prabus. Prabus cały czas, ale tam wszystkie konie razem. Przy wewnętrznej bandzie Tolly Dust. Koło Tolly Dust galopuje Wierzbin. Dużym kołem Alcazar de Chalain. Jeszcze większym kołem Overton i Livan. Ależ tam jest tłoczno, ale tam jest ciasno. Cóż to będzie za rozgrywka? Wciąż na prowadzeniu Prabus od pola próbuje go dojść Alcazar de Chalain. Za nimi czai się Wierzbin. A przy kanacie bardzo ładnie złapał kanat Tolly Dust. I na prostej przy kanacie Tolly Dust, a za nim Wierzbin. Tolly Dust i Wierzbin. Do boju rusza Alcazar de Chalain. Wierzbin wychodzi na prowadzenie. Wierzbin, Alcazar de Chalain i przy kanacie Tolly Dust. Ale Alcazar de Chalain doskonale galopuje i wyprzedza Wierzbina. Alcazar de Chalain i Wierzbin, te dwa konie walczą o zwycięstwo. Do celownika pozostało jeszcze 100 metrów. Alcazar de Chalain, a za nim Wierzbin. Alcazar de Chalain już nie przegra tej gonitwy. Na drugiej pozycji Wierzbin, na trzecim miejscu Vincent i na czwartym miejscu Tolly Dust.